Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Witam serdecznie w Pałacu Prezydenckim na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam serdecznie pana posła Roberta Telusa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panią poseł Teresę Hałas, przewodniczącą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność wraz z członkami prezydium związku. Pana senatora Jerzego Chruścikowskiego, przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępcę przewodniczącej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Pana Piotra Konarskiego, szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które dzisiaj odbiorą z rąk pana prezydenta odznaczenia państwowe. W spotkaniu uczestniczą pan Paweł Szrot, sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, za aktywność społeczną i związkową, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pan Wojciech Benedykciński. Pan Stanisław Borkowski. Pan Ludwik Kucharek. Pani Wanda Sikora. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ksiądz Józef Babicz.
Pan Józef Broniszewski. Pan Eugeniusz Chrol. Pan Andrzej Grela. Pan Mieczysław Jóźwiak. Pan Andrzej Władysław Kaczorowski. Pan Andrzej Marat. Pan Henryk Ożga. Pan Marek Świetliński. Pan Wojciech Włodarczyk. Za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, za aktywność społeczną i związkową. Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi pan Lech Ziemkiewicz. Złotym Krzyżem Zasługi pan Jerzy Bednarz.
pan Andrzej Dobrowolski. Pani Cecylia Jasińska. Pan Adam Kwiatek. Pan Tadeusz Musił. Pan Tadeusz Należny. Pani Aleksandra Przybojewska. Pan Edmund Robak. Pan Józef Sikorski. Pan Bogdan Stachurski. Ksiądz Jerzy Uchman. Pan Zbigniew Zgaiński. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskanej niepodległości pan Jan Bodak. Pan Janusz Byliński. Pan Tytus Czartoryski. Ksiądz Leonard Fitz. Pan Janusz Wałaszek. Pan Edward Witkowski. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowni, drodzy państwo odznaczeni, bohaterowie niepodległej i suwerennej naprawdę Rzeczypospolitej Polskiej, szanowna pani przewodnicząca, pani poseł, szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, wszyscy drodzy przybyli goście. Jeden z państwa odznaczonych powiedział do mnie: jest tu najlepsze, co polska ziemia wydała. Nie można się z tym nie zgodzić. Dziękuję wszystkim państwu jeszcze raz głośno, wszem i wobec i przy wszystkich. Tak jak każdemu z państwa powiedziałem, wręczając te odznaczenia, dziękuję za służbę dla prawdziwie wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa. I dziękuję za to, żeśmy tą naszą niepodległość, którą dzisiaj mamy, którą dzisiaj niesiemy, tak jak i wolną Polskę, dzięki państwa postawie, odwadze, działaniu, rzeczywiście odzyskali. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że powstanie
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych miało fundamentalne znaczenie dla całego procesu formowania się ruchu Solidarności. Cóż by to był za wielki ruch społeczny, o którym dzisiaj mówimy, największy w historii, jaki był nie tylko w Polsce, ale z całą pewnością w przestrzeni europejskiej, a być może też i światowej, gdyby nie było w nim rolników, gdyby nie było ludzi polskiej wsi, gdyby nie było tej ogromnej części naszego społeczeństwa. Byliście, twardo upominaliście się o swoje i o swoją przynależność i walczyliście o prawa polskiej wsi, o prawa polskiego rolnika właśnie, o należne mu miejsce w strukturze polskiego społeczeństwa w ogóle i w polskim państwie, domagając się choćby zrównania sytuacji rolników indywidualnych z państwowymi gospodarstwami rolnymi. Domagaliście się państwo tego, co dzisiaj jest czymś zupełnie normalnym, standardowym, a czego wtedy nie było i co wtedy dla władz komunistycznych było niepojęte. Nie chcieli dać, bo mieli wcześniejsze doświadczenia, wiedzieli, że to właśnie polscy chłopi, polscy rolnicy nie ugięli się i nie dali się skolektywizować. Nie dali sobie odebrać ojcowizny, nie dali sobie odebrać własności ziemi. Nie udała się ta sztuka. Jeden z fundamentalnych elementów budowania komunistycznego państwa. Nie wypalił. Dlatego, że postawa ludzi polskiej wsi, postawa polskich chłopów, postawa polskich rolników była tak twarda i nieprzejednana, że nie dało się tego zrobić bez krwawej rewolucji i krwawej rozprawy z nimi, a oni wiedzieli, że w strukturze tych, którzy walczyli w antykomunistycznym podziemiu, większość stanowili właśnie chłopcy z polskich wsi i dziewczęta. Że to oni przez długie lata jeszcze, po tym jak te tereny zostały zajęte przez armię sowiecką i kiedy tutaj namiestnicy sowieccy zaczęli rządzić, jeszcze bronili wiary w niepodległą, wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Bali się, że jeżeli kolejny wybuch będzie miał charakter powszechny, to po prostu nie dadzą rady go przełamać. Nie chcieli pozwolić rolnikom na to, by byli rzeczywiście legalnie samorządni, ale z drugiej strony obawiali się ich. I w końcu się udało. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiej wreszcie 12 maja 1981 roku, 40 lat temu, rejestracja związku dla rolników indywidualnych, Solidarności. I tak oto Solidarność stała się pełna. Objęła wszystkich. Tak, prawdziwy sojusz robotniczo-chłopski, o którym komuniści mówili od samego początku, jak tu przyszli, narodził się rzeczywiście na ich oczach. Doczekali się. Dziękuję, żeście swoim działaniem, swoją chłopską upartością i niezłomnością ich w końcu obalili. To dzięki wam żyjemy dzisiaj w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce. To dzięki wam dzisiaj sami decydujemy o sobie i kolejne pokolenia Polaków i moje pokolenie i to młodsze ode mnie pokolenie mojej córki idą dzisiaj i w wyborach w prawdziwie demokratycznym państwie decydują o swojej przyszłości, rzeczywiście głosując i ten głos ma znaczenie. Rzeczywiście rozstrzygają, rzeczywiście decydują. Nie ktoś decyduje za nich. To dzięki państwa postawie.
Dziękuję za to z całego serca. To dzięki niej jesteśmy dzisiaj w NATO, jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej, to dzięki niej jesteśmy dzisiaj częścią politycznej wspólnoty Zachodu. Cywilizacyjnej zawsze byliśmy. Od czasu, kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo, ale politycznej wspólnoty Zachodu. Już tak długo, że dzieci w ogóle nie pamiętają innych czasów. Dziękuję, że cały czas jesteście. Dziękuję, że cały czas dajecie świadectwo. Usłyszałem tutaj, wręczając te odznaczenia, różne słowa, włącznie z tym, że walka się jeszcze nie skończyła. Trochę to tak jest, że jeszcze cały czas w różnych miejscach walczymy z pozostałościami komunistycznego państwa i różnych narodzonych w nim relacji. Także niestety, jak się niedawno okazało, w wymiarze sprawiedliwości. Ale to są już inne czasy. Dzisiaj prowadzimy legalną działalność. I dzisiaj to właśnie wolna, suwerenna, niepodległa Polska jest dobra. A komunizm i tamto zniewolenie jest złe. I co do tego nikt poza wyjątkami nie ma dzisiaj wątpliwości. I dzisiaj historia i nasza obecna sytuacja absolutnie jednoznacznie pokazuje, że to państwo mieliście rację. Że ta racja całkowicie jest po państwa stronie, choć cena, którą przyszło za to zapłacić, często była wysoka. Poniewierania, bezdomności, a nawet śmierci, jak w przypadku Piotra Bartoszcze. Dziękuję za to w imieniu Rzeczypospolitej z całego serca, żeście się nie ugięli, żeście się nie złamali. I że po chłopsku doprowadziliście tę robotę do końca. Bóg wam zapłaci. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę panią poseł Teresę Hałas, przewodniczącą związku, o zabranie głosu. Wielce szanowny panie prezydencie, panowie ministrowie, panie przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Sejmowej Komisji Rolnictwa, de facto nasi koledzy związkowi, panie dyrektorze, szanowni związkowcy, ale w pierwszym momencie pragnę się do pana, panie prezydencie, odnieść i z całego serca podziękować za uhonorowanie działaczy polskiej wsi, którzy, jak pan zauważył, swoją siłą i niezłomnością dążyli do wolności, do zasad demokracji, do obrony wiary i tradycji. Tam na wsi polskiej, na swoich zagonach, ale nie tylko, bo to była walka w imieniu wszystkich Polaków. To była walka dla ojczyzny. I tak jak pięknie nam w swojej laudacji podkreślał IPN podczas wręczenia nagrody księdza biskupa Romana Andrzejewskiego w Episkopacie Polski, to wszystko było poświęcone wolnej i sprawiedliwej Polsce. Panie prezydencie, za to uznanie z całego serca raz jeszcze bardzo dziękuję, ale też i za te ciepłe słowa, które nie tylko dzisiaj zostały wypowiedziane, nie tylko w Pałacu Prezydenckim, bo tam wszędzie, gdzie się spotykamy, czy to na Dożynkach Jasnogórskich, czy w innych okolicznościach, gdzie jest pan prezydent, zawsze pan podkreśla zasługi i niezłomną walkę polskiej wsi. Kochani związkowcy, szanowni państwo odznaczeni, bardzo
wam wszystkim dziękuję za waszą heroiczną walkę, którą po 40 latach przecież tak trzeba nazwać. Bo dzisiaj, patrząc na was i wzajemnie się tutaj spotykając i witając, jak w soczewce, widać tamte czasy i tamtą waszą siłę, kiedy postanowiliście dokonać tego wyboru, że warto walczyć o ideały Polski, o ideały ojcowizny, o ideały własności, ale też, jak powiedziałam wcześniej, o zasady demokracji naszego kraju. Za tą waszą niezłomność, za tą siłę i za wiarę z serca wam dziękuję i pragnę podkreślić, że w imieniu swoim, jako przewodniczącej związku, ale w imieniu całego prezydium, jesteśmy z was dumni i cieszę się, że dzisiaj zostaliście uznani tą dumą przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść wam Boże. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Osoby odznaczone uprzejmie proszę o pozostanie na swoich miejscach do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem. Zapraszam panie prezydencie.